Cześć, w tym nagraniu odpowiem na pytanie, które dostałem od jednego z moich fanów, a mianowicie dotyczące tego, czy warto robić studia, jeśli chce się rozpocząć karierę w sprzedaży. Odpowiadając na to pytanie, krótka historia. Ja w 2007 roku podjąłem pierwszą pracę w sprzedaży. Było to call center. Pracowałem tam przez 3, czasem 4 dni w tygodniu, dorabiając sobie po 2, 3, 4 godziny dziennie. W tym czasie również studiowałem dziennie na Uniwersytecie Wrocławskim geografię. I będąc tym studentem geografii, jednocześnie zdobywałem już doświadczenie jako pracownik w jednym z większych, dzisiaj największym call center w Polsce. Tym samym równolegle robiłem dwa tory. Tor uczelni, nauki i tor pracy, zdobywania doświadczenia. Rozwiązałem dzięki temu jeden z najważniejszych problemów, jaki mają absolwenci szkół wyższych, którzy przychodzą na rekrutację do firmy, w której chcieliby pracować, pokazują swoje CV i pełni gotowości, nadziei, radości mówią: no, oto jestem absolwentem, skończyłem studia, chciałbym u pana pracować. A rekruter czy szef patrzy na to CV i mówi: ale chwila, pan tutaj nie ma żadnego doświadczenia. Na co niewzruszony absolwent mówi: ale proszę pana, no kiedy ja miałem to doświadczenie zdobywać? Ja się uczyłem, ja studiowałem, ja dzisiaj u pana chciałbym to doświadczenie zdobyć. Szef mówi: no ale proszę pana, to ja wolę zatrudnić kogoś, kto ma już doświadczenie i ma ukończone studia, bo jego nie będę musiał uczyć podstawowych rzeczy pracy w takiej firmie jak moja. Tego, że są procedury, których trzeba przestrzegać, tego, że są cele, które trzeba realizować, tego, że trzeba umieć współpracować w zespole, tego, że pieniądze biorą się ze sprzedaży czy z działania, a nie tylko z gadania. Wszystkiego będę musiał cię uczyć, człowieku. Ja nie chcę tego uczyć ciebie, więc wolę zatrudnić kogoś innego na twoje miejsce. No i wtedy absolwent jest oproszony: ale jak to, to kiedy ja miałem zdobywać to doświadczenie? Gdzie? Jak? A odpowiedź jest prosta. Równolegle do studiów. Dlatego ja, będąc absolwentem, mając już ukończony pierwszy kierunek studiów, miałem 1,5 roku doświadczenia i mogłem iść z tym doświadczeniem, z tymi papierami do dowolnej firmy. I teraz odpowiadając na pytanie, czy warto studiować po to, żeby robić karierę w sprzedaży, moja odpowiedź brzmi: nie. Absolutnie nie. Bo studia, które kończyłem, to były studia nauczycielskie, a więc ja mogę zostać nadal nauczycielem, zresztą mam na to papiery, mogę uczyć swoje dzieci w gimnazjum, w podstawówce geografii czy historii. Tylko nie chciałem tego robić. A więc studia nie dały mi niczego, co wykorzystuję w moim biznesie, poza minimalnym doświadczeniem pedagogicznym. Natomiast robienie studiów po to, żeby potem i tak pracować w sprzedaży, mija się z celem. Sprzedaż jest na tyle wdzięcznym zawodem, że możesz ją wykonywać nie mając żadnego doświadczenia, nie mając ukończonych studiów, pochodząc z nizin społecznych, mając doświadczenie w poprawczaku, czy będąc laikiem totalnym, który nie ma o tym pojęcia. Wszystkiego możesz się nauczyć i do tego nie potrzebujesz studiów. Co więcej, studia cię mogą tylko rozpraszać. Więc jeśli wiążesz przyszłość ze sprzedażą kredytów, nieruchomości, powierzchni reklamowych, czegokolwiek, to wyrzuć sobie z głowy studia. Studia nie są ci potrzebne do tego, żeby być świetnym sprzedawcą. Chyba że są to studia typu psychologia. To tak. Ponieważ psychologia pozwoli ci lepiej zrozumieć psychikę ludzką, lepiej docierać do prawdziwych motywacji zakupowych klienta, budować z nim relacje, ale też pozwoli ci przede wszystkim zrozumieć lepiej siebie. I dzięki temu ta sprzedaż może wyglądać dla ciebie lepiej, jak będziesz znał mechanizmy, które tobą kierują. Będziesz po prostu skuteczniejszy, sprawczy, bardziej efektywny. Natomiast sam kierunek studiów nie ma znaczenia, jeśli chcesz podejmować pracę w sprzedaży. Skup się na tym, żeby zatrudnić się w firmie, która ci da możliwości rozwoju. Potraktuj firmę, w której pracujesz, jako lotniskowiec. Dla mnie osobiście praca w call center była takim lotniskowcem, bo call center jest idealny na start do tego, żeby rozwinąć skrzydła. Ponieważ tam nauczysz się wytrwałości, determinacji, osiągania celów, komunikowania się z innymi ludźmi, podniesiesz swoją samoocenę, będziesz musiał stać się bardziej pewny siebie, poprawi się twój sposób wypowiadania się, zwiększy się twój zasób słów. I te wszystkie rzeczy potem w dorosłym życiu, w dorosłym mam myśli już w kolejnych firmach, mogą dać ci naprawdę dużo większą przewagę niż konkurentom, którzy nie mają takiego backgroundu w postaci call center. Jesteś przedsiębiorcą, sprzedawcą lub zarządzasz działem sprzedaży? To świetnie! Mam dla ciebie sposób, jak za pomocą telefonu zwiększyć sprzedaż w twoim biznesie nawet o 30% w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Wejdź na bezpłatny webinar, na którym zdradzę ci, na czym polega mój autorski sposób prowadzenia rozmów handlowych z klientami, którym zaczniesz umawiać nawet 7 na 10 spotkań przez telefon. Zero lania wody, tylko praktyczna wiedza podana w bezpośredni i prosty sposób, abyś już kolejnego dnia mógł ją wykorzystać w swojej pracy i zwiększyć sprzedaż. Zapisz się teraz i od jutra sprzedawaj więcej! Ty, który oglądasz ten film, i wszyscy, którzy oglądacie mnie na kanale, ja mam studia skończone, ale te studia w żaden sposób nie pomagają mi w robieniu tego, co robię. Gdybym jeszcze raz miał wybierać drogę życiową, to wybrałbym studia typu psychologia w biznesie, tak.
ale gdybym nie mógł tego wybrać, nie poszedłbym na żadne studia. Od razu zatrudniłbym się w firmie, która zajmuje się sprzedażą i skupiłbym wszystkie swoje wysiłki na tym, żeby stać się jak najlepszym sprzedawcą w tej firmie. Jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne, daj kciuka w górę, zostaw również suba, tutaj gdzieś na dole pojawia się propozycja subskrybowania, bo dzięki temu dajesz mi sygnał, że moje filmy mają dla Ciebie wartość i chcesz, żebym robił ich więcej. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Cię, cześć!